najczęściej przed studium Słowa Bożego. Opowiadam dla dzieci pewną historię. Nie wiem, czy dzisiaj właśnie ile tu jest dzieci, bo jakoś tak nie dostrzegam wszystkie. A daj ręce do góry. Ile tu jest dzieci? Chciałbym wam powiedzieć bardzo krótką historię, ale najpierw mi powiedzcie, czy są jakieś czynności w domu, które macie wykonać, a są za trudne dla was? I często mówicie, nie dam rady, rączki mnie bolą, nóżki mnie bolą. Są takie rzeczy, które nie dajecie rady w domu? Ktoś wam każe, starszy rodzice wam każą, a wy mówicie, nie dam rady. Pamiętacie takie sytuacje? Czasami się zdarzają, prawda? Ja to ze swego dziedzictwa też pamiętam, że często powtarzałem, nie dam rady. To powiem wam pewną historię o trzech żabkach. Znacie ją? O trzech żabkach historię? To jeśli znacie, to ja wam przypomnę, a jeśli nie, to będzie nowa historia. Trzy żabki bawiły się na leśnej drodze, która była mocno błotnista. Bo śnieg z deszczem padał, deszcz padał, były takie dziury w tej drodze, kolejny od samochodów, od traktorów i w wielu tych dziurach była woda. I te trzy żabki tak sobie skakały między tymi dziurami, aż w końcu w pewnej chwili jedna wpadła do tej dziury. Była dosyć głęboka. I te dwie żabki wołają do niej: wyskocz, będziemy się dalej bawić. A ta żabka mówi, nie dam rady. Taka jest głęboka, śliskie są te ściany, błotnisto jest, nie dam rady. No ale te ją zachęcają, no wyskocz, wyskocz, dasz radę. No nie dam rady. To żabki, te dwie, które zostały na wierzchu, mówią, to my się idziemy same bawić. I poskakały gdzieś tam dalej i bawią się razem. Za chwilę dołącza do nich ta trzecia żabka, która była w tej głębokiej dziurze. No to one się pytają, to jak się tu wzięłaś? Przecież mówiłaś, że nie dasz rady wyskoczyć. A ona mówi, no jak to? Przecież traktor jechał. Musiałam wyskoczyć. I to tak często bywa, że nam się początkowo wydaje, że coś nie damy rady. Bo jestem zmęczony, zmęczona, bo mnie rączki bolą, nóżki bolą. No ale w rzeczywistości to jak trzeba, to dajemy radę. I to jest dla dorosłych, dla nas to samo. Czasami mówimy, że coś tam nie pasuje, nie damy rady, a przyjdą pewne okoliczności i musimy dać radę, prawda? Także pamiętajcie, dacie radę. Wiele rzeczy potraficie zrobić i to dobrze zrobić. Tak jak ta żabka. Nawet wyskoczyć z głębokiej dziury. Chciałbym dzisiaj rozważyć pewien temat związany ze Słowem Bożym, a przede wszystkim z tym, co nam, wierzącym ludziom, potrzeba w życiu, aby nasze życie duchowe było utrwalone, było rozwijające się, żeby nasze życie duchowe nie bywało w stagnacji. I jak z pewnością dobrze wiecie, przypomnijmy sobie kilka tylko tych spraw. Co nam potrzeba do życia duchowego? Na co dzień? Czytanie Biblii? Studium Biblii, prawda? Bardzo ważna rzecz. Codziennie studiowanie Biblii. Co jeszcze nam potrzeba, żeby nasze życie duchowe się rozwijało? Modlitwa? Tak, modlitwa. Stały kontakt z moim Panem, Stwórcą i Zbawicielem.
co jeszcze nam potrzeba, żeby nasze życie duchowe wzrastało. A może głośniej, proszę. Wiara? Ta wiara się będzie budować dzięki studium Biblii, modlitwie. Proszę? O właśnie, to miało być na końcu powiedziane. Doświadczenia są ważne, bo one jeszcze dodatkowo wzmacniają nasze jakby teoretyczne poznawanie samego Pana. Ale do tego potrzeba jeszcze pewien wysiłek świadczenia o Bogu. Idę i mówię o Bogu, świadczę o moim Zbawicielu, a do tego trzeba również pewnego wysiłku włożyć. Co jeszcze? Tak. A poddawanie się pod kształtowanie Ducha Świętego, prawda? Czy to łatwo przychodzi? To tak z natury jesteśmy gotowi na to, żeby nas kształtował? Prawda? Świadomość, że nie domagamy. Nasze natury są grzeszne. W związku z tym, Panie, kształtuj mnie, a to często również prowadzi do pewnych doświadczeń, co już było powiedziane. Doświadczenia. I chciałbym na tym ostatnim właśnie skupić się przede wszystkim. Dawid w psalmach pisał również o doświadczeniach i w psalmie 17 mówił: doświadczyłeś serce moje, nawiedziłeś nocą, wypróbowałeś mnie, nic nie znajdując. W psalmie 66 napisał Dawid: doświadczyłeś nas, Boże, oczyściłeś w ogniu, jak czyści się srebro. Ciekawa myśl, czy doświadczenia, które przychodzą na nas i mają budować naszą wiarę, są pozytywne dla nas, czy negatywne? Różne zdarzenia przychodzą w naszym życiu i często padają słowa: Panie Boże, dlaczegoś mnie tak dopuścił do tego? Dlaczego mnie tak doświadczasz? Czasami odczuwamy, że te doświadczenia są ponad nasze siły. Czasami coś boli, czasami coś nie domaga, czasami jesteśmy rozgoryczeni na wszystko. I co wtedy? Bardzo wielu ludzi powtarzało: a gdyby Pan Bóg był, to by tego nie dopuścił. To się by nie stało. Pomijam te sytuacje, kiedy człowiek wybiera dobrowolnie, z pełną świadomością kroczyć inną drogą. Drogą pełną ostów, dziur, różnych niebezpieczeństw. Chociaż i wtedy Pan Bóg stara się wykorzystać ten moment, żeby również coś nas nauczyć. Czasami odbieramy pewne sytuacje życiowe jako dobre lub złe. Ale rzeczywiście to są sytuacje, które mają nam coś powiedzieć, o czymś przypomnieć, jakoś zbudować. Chociaż na początku nam się wydawają złe, w rzeczywistości prowadzą do czegoś dobrego w naszym życiu. Prorok Malachiasz w 3 rozdziale i 10 wierszu napisał słowa: wystawcie mnie na próbę, czyli doświadczcie mnie, czy wam nie otworzę okien niebieskich i nie wyleję błogosławieństwa ponad miarę. Pan Bóg zachęca nas, byśmy szukali doświadczeń, żebyśmy prosili o doświadczenia i żebyśmy w tych doświadczeniach starali się dostrzec Jego prowadzenie. Ja nie wiem, jak wam się udaje w takich sytuacjach zawsze patrzeć na Pana Boga i cieszyć się z tych doświadczeń, ale to nie jest łatwo.
Z własnego doświadczenia wiem, że kiedy przychodzi pewna trudność, jakieś ciężkie przeżycie, sytuacja, nie zawsze potrafię dostrzec w tym Boże prowadzenie. Ale czasy, jakie nam przystało żyć, sytuacje, które się coraz częściej zdarzają, i myśmy tutaj na spotkaniu nauczycielskim mówili o tym, jak wiele się konfliktów zaczyna rodzić na świecie, jak wiele narodów przestaje pokojowo żyć, to wydaje się, że te czasy się dziwne robią. I ta sytuacja nam zaczyna wskazywać to, co Pan Jezus mówił, że w tych ostatnich czasach będzie coraz więcej i wojen, i nienawiści, i śmierci, i tak dalej, i tak dalej. I że będą to trudne czasy dla nas, adwentystów, również, szczególnie tym bardziej, że my wiemy, że coś takiego ma być, a mimo wszystko to nas zaskakuje. I w życiu Jezusa mamy takie zdanie, które jakby nas uprzedza i mówi, że czasy ostateczne i kryzys, który ma nadejść, to będzie kryzys, który szatan będzie wykorzystywał jak najlepiej, bo wie, że ma niemało czasu. A w świadectwach dla zboru w pierwszym tomie jest powiedziane, że szatan i jego aniołowie użyją wszelkich sił, by zaszkodzić ludowi Bożemu. Czyli będzie to naprawdę wielki, poważny czas, kiedy musimy być na ten czas przygotowani, i to teraz. Dlatego te doświadczenia, które mają budować naszą wiarę, są nam bardzo potrzebne. A jak trudne to będą czasy? Czy potrafimy chociaż w jednym zdaniu powiedzieć, jak trudne to będą czasy, które nas czekają? Na które mamy być przygotowani? Chyba nie ma takiego stwierdzenia, które by rzeczywiście mogło odzwierciedlać te trudne czasy, ale mamy za to Biblię, która nam mówi, jak trudne to będą czasy. Kiedy przyszedł kryzys w niebie, był to rzeczywiście kryzys? Były to trudne czasy, kiedy Lucyfer mówi, ja to zrobię lepiej. Ja bym zajął miejsce samego Jezusa. Zaskoczenie dla wszystkich. Jak to? Tam, w niebie, w doskonałych warunkach powstaje taka myśl. To był trudny okres dla życia w niebie aniołów? No bardzo trudny. Okazuje się, że nawet 1/3 była zdecydowana powiedzieć tak, on ma rację. A jaki to był trudny czas i kryzys dla Adama i Ewy w ogrodzie Eden? I znowu cudowne, doskonałe warunki. Żyć, cieszyć się życiem. Pracować, ale to nie ta praca, którą my teraz widzimy i czujemy. Był to kryzys, były to poważne czasy i niestety nie udało się Adamowi, Ewie wytrwać przez ten kryzys. A za czasów tuż przed potopem, jak to był trudny czas. Prawda? Okazuje się, że tak wiele ludzi poszło w tą niewłaściwą stronę, że tylko 8 osób mogło być uratowanych. To były kryzysy, to były sytuacje tak zaskakujące dla ludzi, że no niestety nie umieli podołać temu, co się miało dziać. My mamy być przygotowani na pewien kryzys, który ma nastąpić tuż przed przyjściem Pana Jezusa. Jak mamy być przygotowani? Tak jak Adam i Ewa w raju? Jak ludzie żyjący przed potopem? Czy lepiej? Prawda? Niech to będzie dla nas pewną przestrogą. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian w 11 rozdziale napisał: niech człowiek samego siebie doświadcza. Na jakim etapie mojego wzrostu duchowego jestem? Moja wiara jest na jakim poziomie? Chociaż zawsze wiadomo, przypisujemy sobie pewien już standard, że jesteśmy tacy, tacy, inni. Ale rzeczywiście chciałbym przypomnieć
wam, chyba nie mówiłem tego jeszcze, moje takie doświadczenie, które wiązało się też z kryzysem pewnym, które miało w moim życiu nastąpić. To było pierwsze takie doświadczenie, które będę pamiętał do końca życia. W 1980 roku kończyłem technikum, szkołę średnią. I wtedy, jak z natury bywało w naszym narodzie, człowiek miał iść do wojska. Dzisiaj też wspomnieliśmy o wojsku na nauczycielskim spotkaniu. Ale ten czas dorośli w podobnym wieku pamiętają, że to nie był czas jak dzisiaj. Iść do wojska to było coś bardzo złego, niedobrego, a tym bardziej dla młodego człowieka urodzonego w domu adwentowym. A więc w 1980 roku modliłem się: Panie, zrób coś, żebym do wojska nie musiał iść. Brałem udział w tygodniu modlitwy, pościłem. No i rzeczywiście w 80 roku nie otrzymałem wezwania do wojska. I mówię: Panie Boże, chwała Ci, że wysłuchałeś moją modlitwę. Podjąłem pracę. W 81 roku sobie myślę: znowu jesienny pobór, być może znowu coś może być nie tak. A więc modlę się, proszę Pana Boga, aby mi pomógł ominąć albo dał wskazówkę, żebym do tego wojska nie musiał iść. W październiku otrzymałem bilet do wojska, w 81 roku. No i tak pytam się: Panie Boże, i jak to z tą moją modlitwą, prośbą, wskazaniem? Ale za 2 tygodnie przychodzi po cywilnemu jeden z młodych ludzi i mówi: proszę mi oddać bilet. Nie idzie pan do wojska. To była końcówka października 1981 roku. I ja mówię: chwała ci, Panie Boże, moja modlitwa została wysłuchana. To cudownie. A 13 grudnia, czyli 2 miesiące później, wybucha stan wojenny w Polsce. Otrzymuje bilet do wojska i już nie ma jakiejś możliwości wykierowania się w inną stronę. No i poszedłem do wojska. Jak myślicie, ile myśli różnych, ile pytań rodziło mi się w głowie? Modliłem się, prosiłem. Bóg miał mi wskazać jakąś drogę, jakąś inną. Coś, co by mnie ochroniło od tego wojska. A tu jeszcze w dodatku w stanie wojennym, kiedy właściwie prawo ówczesne przewidywało, że za niewykonywanie rozkazów możesz nawet iść do więzienia, a nawet w takich skrajnych przypadkach możesz być osądzony na wiele, wiele lat, a nawet i karę śmierci. Bo jak to bywa w stanie wojny. Poszedłem do wojska i no i służyłem tak, jak wydawało mi się najlepiej, patrząc oczami adwentysty. Dokończę nieco później. Przypomnijcie sobie swoje doświadczenia z Bogiem, gdzie coś miało się wydarzyć lub czegoś nie oczekiwaliście, a wydarzyło się, a bardzo prosiliście Boga, żeby dał wam jakieś rozwiązanie, wskazał jakąś drogę i nie było odpowiedzi. Czyli pojawia się kryzys, pojawia się coś, nawet o czym wiemy z góry, chcemy, by coś się innego zdarzyło, a jednak się nie zdarza i idzie wszystko tak, jak jest na świecie. Czy dzisiaj, kiedy mamy taki dogodny czas, wydaje się, że jest spokój, pomijając naszą wschodnią granicę, ale w samym naszym kraju, czy potrzebujemy doświadczeń z Bogiem, które by nas przygotowały na ten największy kryzys przed przyjściem Jezusa Chrystusa? Czy dzisiaj, żyjąc bez doświadczeń,
wystarczy być gotowym na wszystko, co się zdarzy? Może tak, dla niektórych, a może nie. Ale z pewnością Pan Bóg chce, byśmy szukali doświadczeń z Bogiem i byli otwarci na to wszystko, co życie nam dzisiaj w dogodnym czasie przynosi. Bo to ma nam coś udowodnić, coś nam pokazać, na coś jeszcze bardziej wskazać, na jakim etapie naszego wzrostu i rozumienia Boga jesteśmy. Bo wiecie, bardzo łatwo z naszej natury przychodzi nam: ja już wszystko wiem, ja już niczego nie potrzebuję, ja sobie w życiu poradzę. Prawda? To bardzo łatwo przychodzi. Jesteśmy często do tego przekonani, że właśnie tak jest. Ale czy rzeczywiście? Czy rzeczywiście jesteśmy przygotowani? W 9 tomie świadectw jest takie zdanie napisane: nieprzyjaciel zorganizował im, czyli ludziom żyjącym tuż przed przyjściem Pana Jezusa, życie, a więc nieprzyjaciel zorganizował im życie w taki sposób, ażeby pokierować nimi według własnych planów. A więc szatan kieruje naszym życiem według własnych planów. Chce, żebyśmy ten plan realizowali, chce, żebyśmy właśnie robili to, co on wie, że będzie dla nas, odciągało nas od Boga albo zwodziło w inną stronę. A więc mamy uprzedzenie, mamy pokazany ratunek i teraz kwestia, jakich wyborów każdego dnia dokonujemy, bo ten wybór jest od nas zależny tylko. Czy szukamy Jezusa Chrystusa, Boga w naszym Słowie Bożym, każdego dnia studiując Go, w modlitwie, w poddawaniu się pod wpływ Ducha Świętego, który nas ma kształtować, idąc do drugiego człowieka i wydając świadectwo o Bogu? Czy to działa w moim życiu regularnie i funkcjonuje jak najlepiej? Czy też ten Pan Bóg jest takim jakby bezpiecznikiem? Mam Pana Boga, jestem bezpieczny, a każdego dnia mam wiele, wiele innych spraw do załatwienia. Czy mam tą szczególną więź z Bogiem? Wiecie, szatan też czyni wszystko, abyśmy byli swego rodzaju przekonani, że Bóg nie jest nam dzisiaj tak bardzo potrzebny. Mamy pewne wypowiedzi pewnych ludzi i przytoczę je. Jeśli dzisiaj nie masz pracy, to co robisz? Udajesz się do urzędu pracy. Tam ci pomogą. Jeśli dzisiaj nie masz pieniędzy, zabrakło ci na coś, to co robisz? Idziesz pożyczyć. A tych miejsc do pożyczenia jest mnóstwo. Jeśli nie masz gdzie mieszkać, jest pewien zarząd budynków komunalnych, socjalnych. Zwróć się tam. Może ci pomogą. Może nie natychmiast, ale na pewno zaczną się tobą interesować, by ci pomóc. Jeśli jesteś chory, to co? No jest doskonała służba zdrowia, prawda? Idź, pomogą ci. A jeśli idziesz i już zbliżasz się do emerytury, ZUS się tobą zaopiekuje, prawda? Dostaniesz emeryturę. A jeśli jesteś chory, na rentę pójdziesz. No popatrz się, żyć i nie umierać. A jeśli masz jakieś dylematy duchowe, to co? No są księża. Zwróć się do nich. Oni ci bardzo dobrze pomogą. Nawet w internecie znajdziesz nabożeństwa. Posłuchaj. Dasz radę. Przetrwasz ten twój kryzys. Bóg? No niech będzie. Niech będzie ten Bóg. Ale czy on rzeczywiście na tym pierwszym miejscu i najważniejszy?
Popatrzcie, wszystko masz zabezpieczone. Za wiele się nie musisz martwić. Tylko do odpowiednich miejsc zawsze udaj się, a oni ci położą. Czyli wszystko jest poukładane w odpowiedni sposób. Ja nie mówię, że to jest źle, ale w tym można zgubić Boga. Dzisiaj żyjemy w czasie, kiedy te zdarzenia, które nas spotykają, można bardzo racjonalnie wytłumaczyć, wskazać przyczynę, skutek, no i rozwiązanie. Więc po co nam Pan Bóg? Prawda? On może być, ale czy tak rzeczywiście? Kiedyś pewna osoba mi powiedziała, albo ty wszystko, tylko Biblia i Pan Bóg. To jakby nie było innych możliwości, innych doskonałych dzieł, pewnych naukowców, opracowań, to tylko Biblia. W kontekście to też było wychowywania dzieci. Ale wiecie, muszę głośno powiedzieć, to są pułapki, które szatan stawia nam na drodze. Odciągają nas wzrokiem, naszymi myślami od Boga, który jest dawcą życia, który troszczy się o nasze zdrowie, który troszczy się o wszystkie nasze potrzeby codziennie. I to On, jeśli będzie tym pierwszym, to być może nam nie będą potrzebne te pomocowe służby, które są wokół nas. Czy szukam Boga codziennie? Czy zaufałem Mu tak na 100%? Czy może 60, 50? List Jakuba, 1 rozdział, 12 wiersz, i są tam słowa: kto wytrwa w próbie, weźmie wieniec żywota obiecany przez Boga tym, którzy Go miłują. Te próby i doświadczenia, które przychodzą na nas, te kryzysy, które przychodzą, to pewne próby, w których mamy wytrwać. A więc nie zmienić priorytetów. Bóg jako ten pierwszy i najważniejszy. W Słowie Bożym mamy wiele przykładów. Bardzo młodych ludzi, starszych ludzi, na których przychodziły pewne kryzysy i doświadczenia. I są przykładem dla nas, żebyśmy w tych kryzysach mogli brać z nich przykład i pokazać Bóg, ten najważniejszy. Ja wymieniłem sobie może 3 takie miejsca, o których dobrze znacie, ale to są osoby tak zwanego drugiego planu. Pamiętacie Józefa, syna Jakuba w Starym Testamencie? Jako jeszcze niedojrzały człowiek zostaje zdradzony przez braci, sprzedany do Egiptu. Czy on sobie mógł pomyśleć, a co z Bogiem? Przecież ten Pan Bóg mógł mnie ochronić. Ale został sprzedany. I więzienie, różnego rodzaju fałszywe oskarżanie, to było jego udziałem, a mimo to on zawsze wiedział, do kogo się zwrócić. Kto tym pierwszym i najważniejszym ma być? Aż przyszedł moment, kiedy sam Faraon powiedział pewne słowa, które do nikogo więcej nie powiedział. Pamiętacie te słowa? Nie było i nie będzie żadnego męża, który by nie miał takiego Ducha Bożego jak on. Sam Faraon dostrzegł, że trwając przy Jezusie Chrystusie, przy Bożej sprawiedliwości, jest wyjątkowym człowiekiem. Jaki był koniec historii Józefa? Wytrwał w tych doświadczeniach i otrzymał i tutaj pewną zapłatę i otrzymał w Królestwie Niebieskim. A w Starym Testamencie Szafira i Puła. Pamiętacie takie dwie niewiasty? W Izraelu, w Egipcie były położnymi. Bóg był tym pierwszym, bo powiedziały zarządcą w Egipcie: nie będziemy zabijać żadnych nowonarodzonych dzieci.
a mogły liczyć się z karą śmierci za niewykonywanie poleceń. I czytamy sprawozdanie, że właśnie Bóg im szczególnie błogosławił powodzeniem, obdarowując rodzinami. To było ich doświadczenie, czy będą Bogu wierne, czy też pójdą za trendem, czy za rozkazami, przepisami ówczesnego faraona. A w Nowym Testamencie Tabita? Kto był w życiu najważniejszy? Czym się kierowała? Bóg i miłość do bliźniego, prawda? Pomagała, szyła, ile tylko mogła. To było ich doświadczenie. I chyba nikt z nas nie doświadczył tego, co ona doświadczyła, będąc z martwych wzbudzona do życia, gdy zmarła. Dlaczego? Bo Bóg był tym pierwszym i najważniejszym w jej życiu. Gdy sobie teraz sięgniecie do swojej historii ostatnich dni, czy macie doświadczenia z Bogiem, jakieś takie szczególne, które by was jeszcze bardziej utwierdzały, że ten Bóg, o którym mówi Słowo Boże, ten, którego już z domu wynieśliście, że On jest również z wami? Bo wszystko, co dzisiaj doświadczamy, to, co odczuwamy na naszych umysłach i sercach, będzie miało znaczenie wieczne. Dzisiaj się przygotowujemy, aby jutro umieć odpowiednio zareagować. Dokończę może moją historię. A więc będą w wojsku, zadawają sobie pytanie, dlaczego ja tam jestem. To była taka główna myśl, dlaczego Pan Bóg mnie nie wysłuchał, a prowadzi w taki sposób jak tam. I wiecie, odpowiedzi przychodzą z czasem. To nie przychodzi od razu dnia na dzień, ale przychodzą z czasem. I z czasem, patrząc teraz na tamten czas, muszę powiedzieć, że Bóg miał taki plan i dla mnie, no i miał plan dla wielu, z którymi się tam zetknąłem. Pamiętam, że kiedy na samym już początku mówiłem, kim jestem i czym sobota jest dla mnie, no wzbudziłem sensację. Jeśli tak to mogę nazwać, bo od razu wszyscy byli zainteresowani. Powiedz nam coś, kim ty naprawdę jesteś. I wiem, że w piątkowy wieczór, kiedy sabat się zaczynał, inni szli robić porządki na całej kompanii, a ja siedziałem wówczas z kapralami i mówiłem im, kim jestem. Zadawali pytania, dlaczego, co i jak. Kiedy minęły 3 miesiące, postanowiłem uczęszczać w nabożeństwach sobotnich. A ponieważ był to ten teren wschodni Polski, od Przemyśla po Małaszewicze, czyli tam już środkowo-wschodnia część Polski, dowiedziałem się, że najbliższy zbór jest w Białej Podlasce. Dzisiaj nie ma tam już zboru. Wtedy tam było kilka tylko starszych sióstr, jeden starszy mężczyzna, brat. I dowódca mi powiedział tak, możesz jechać w sobotę rano, a to było około 30 kilometrów pociągiem, możesz jechać na nabożeństwo, wróć na obiad, ale gdyby co, to ja o niczym nie wiem. Prawda? Dobry to był układ. Więc jeździłem w soboty rano na nabożeństwo, a że siostry same były, więc powiedziały, bracie, jesteś tutaj, stań, prowadź nabożeństwo. Oczywiście również grałem do pieśni. Były szczęśliwe, a ja w mundurze wojskowym, bo nie mogłem się przebierać, stałem za kazalnicą.
dowódca plutonu wówczas otrzymał życie Jezusa. Szef kompanii otrzymał Biblię, bo przywoziłem z domu. No i tak pomału coś tam się działo. I dopiero właściwie po 2 latach, jak wyszedłem z wojska, sobie uświadomiłem, że to były takie Boże małe kroczki w tych świadczeniach tamtym osobom. Bo rzeczywiście nikogo w wojsku nie spotkałem, który by powiedział, a ja znam adwentystów, wiem, kim jesteście. Nie było ani jednego. A wojska było dosyć sporo osób z różnych rejonów Polski. Nie spotkałem. Więc to był najlepszy taki dowód, że chociaż wydawało mi się, że to będzie coś ponad moje siły, to daliśmy radę z Bożą pomocą i te osoby czy usłyszały, dowiedziały się, czy też otrzymały książeczkę, Biblię nawet. Nie wiem, co się dzisiaj dzieje w ich życiu, ale świadectwo zostało im przekazane. Prawda o Bogu została im przekazana. Dlaczego sabat? Bo to było najczęstszym pytaniem. Dlaczego sobota? No i wtedy świadczyłem. Apostoł Paweł w liście do Hebrajczyków w 12 rozdziale w 5 wierszu napisał takie słowa: nie upadaj na duchu, gdy cię On, Bóg, doświadcza. Różne możemy mieć odczucia. Apostoł Paweł mówi: nie upadaj na duchu. I w liście do Rzymian, co było już na początku czytane, cierpliwość prowadzi do doświadczeń, a doświadczenia do nadziei. Nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w waszych sercach. Bóg stopniowo każdemu chce dać szansę, aby doświadczył, kim ten Bóg, który dla wielu jest tylko teorią, jest praktycznym Bogiem w życiu każdego z nas. I ta obietnica apostoła Pawła, obietnica Boża zapisana przez Pawła w liście do Koryntian w 10 rozdziale 13 wierszu: nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało ludzkie siły. Bóg nie dopuścił, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszeniem da też wyjście. A więc Bóg zapewnia nam dzisiejszym słownictwem kompleksową możliwość dorastania i dojrzenia do tej miary, abyśmy byli gotowi, gdy rzeczywiście nastaną trudności, przyjdą kryzysy, przyjdą różnego rodzaju zaskakujące dla nas sytuacje, abyśmy mimo wszystko powiedzieli: Bóg jest moim Zbawicielem. Wzrok skierowany przede wszystkim do Boga. I chciałbym, żebyśmy pomyśleli, gdy wrócimy do naszych domów, czy miałem i kiedy miałem jakieś doświadczenia, które dodatkowo utwierdziły mnie, czy utwierdzają, że On jest blisko mnie, że jest po mojej stronie i że wszystko czyni, abym ja nadal wzrastał i był gotowym na Jego powrót. Myślmy o tym. Zachęcam was do szukania i proszenia o doświadczenia, abyśmy nie tylko tworzyli rodziny, ale i zbory jako lud Boży, oczekując i mając pewność zbawienia w Jezusie Chrystusie. Amen.